podestu jednak nie będę miał, mimo że operator sugerował, jesteśmy na świeżo po Eurowizji. Czasami powiem ci taki tip, z dołu nie widać tej różnicy wzrostu, a z góry właśnie widać. Ale... Nie, no oczywiście, ja mogę też tak. Jesteśmy świeżo po Eurowizji, wielkie emocje, ze mną Trips, autor piosenek Szwajcarii i Polski. Szwajcaria była moim faworytem, mnie bardzo ciekawi, tak, obok Cypru i Szwecji. Mnie bardzo ciekawi, jakie ty miałeś oczekiwania, albo bardziej przewidywania, nawet nie jako producent, ale jako też może fan konkursu, obserwator na miejscu, właśnie Polski i Szwajcarii, bo skończyliśmy z wynikiem 19 miejsce Polska, 20 Szwajcaria. Szczerze mówiąc, obserwowałem oczywiście te oceny, po polsku to się nazywa przewidywania, sondaże. Tak, bukmacherów, wszystkie oceny. Tak. Więc widziałem, że żaden z nich raczej nie jest zwycięski, a szczerze mówiąc, jak wypuszczam piosenkę, to czekam na reakcję publiczności i rzadko ten mój osąd staje się takim osądem, który jakby uważam za ten słuszny, tylko właśnie patrzę na to, co inni ludzie mówią, więc w tym przypadku patrzyłem na wyniki bukmacherów. Ale na przykład zauważyłem trend, że dużo osób się podoba, zwłaszcza w Polsce, ta szwajcarska piosenka, więc to jest dla mnie bardzo miłe. Tak, nawet jak się chwalił artysta szwajcarski, jakie tam są teraz te streamingi, to w Polsce widziałem, że jest bardzo wysoko. No dobrze, ale byłeś w arenie i możesz już zamykając się na te opinie bukmacherów i fanów, ocenić choćby prezentację na miejscu i twoje wrażenie tych dwóch występów. Tak. A co byś chciał wiedzieć? Wszystko, co ci ślina na język przyniesie. Ja ogólnie byłem na pierwszym półfinale, więc byłem tylko na występie Szwajcarii. Remos śpiewa bardzo dobrze na żywo, więc też nie obawialiśmy się tego występu. On jest zwycięzcą Voice'a w Szwajcarii, także no bardzo fajnie. Jest też trochę tak, że wiele emocji budzi przekaz telewizyjny polskiego występu. Jak podobały ci się nakładki, które były użyte u Blanki? Ja nie jestem pewien, czy oni specjalnie nie wypuścili tego zawczasu, żeby zobaczyć reakcję publiczności, bo na przykład... Ale widzieliśmy tylko 30 sekund tego występu, czyli taki różowy dymek, a tam jeszcze było 8 minimum efektów więcej. Właśnie, z tego, ja widziałem na TikToku, że był dance break, który był po prostu zawalony tymi nakładkami. Nie wiem, czy to był jakaś edycja TikTokowa, czy faktycznie był taki pomysł. Taki był pomysł na próbie. No to jedyne, co mogę powiedzieć, to, że gratuluję, że jakby wiesz, posłuchali się głosu narodu, żeby to wywalić chociaż z tego dance breaku, bo one no, nie były najwyższych lotów, no ale ja specjalnie jakoś... One mi tak bardzo nie przeszkadzały, jak oglądałem występ, zwłaszcza, że nie było ich w dance breaku, więc myślę, że to było najważniejsze w tym wypadku. To na koniec. Na Instagramie podkreśliłeś, że ogromne podziękowania od ciebie dla szwajcarskiej ekipy, że zaprosili cię do Green Roomu jako producenta piosenki. Rozumiem, że do polskiego teamu nie zostałeś zaproszony. Z czego to wynika? Jesteśmy, jakoś inaczej się traktuje producentów piosenki w Polsce i na świecie? Wiesz, to cieszę się, że w ogóle zapytałeś o to, bo to jest temat, który może mogę podnieść dzięki temu, że właśnie występuję tutaj w Sopocie i że ktoś się zaczyna tym interesować, bo to jest mój od 2019, czyli czwarty rok na Eurowizji i nigdy nie byłem zaproszony, tylko po prostu dzięki temu, że teraz trochę jest głośniej, to mogę podnieść ten temat. To nie jest też tak, że tylko Polska mnie zapraszała, bo robiłem i dla Czech i dla innych krajów i jakby do tej pory tylko Szwajcaria mnie zaprosiła. I nawet wiem o sytuacjach, nawet dostałem feedback, bo wrzuciłem story o tym problemie całym od moich kolegów songwriterów, którzy musieli faktycznie zapłacić za bilet, żeby posłuchać swojej piosenki w Liverpoolu i za hotel. Także jest to cały czas dzisiaj problem. Znaczy, to nie jest największy problem na świecie, umówmy się. Ale wydaje mi się, że jeśli się organizuje Eurowizję i się wydaje takie pieniądze na staging i na to wszystko, na całą ekipę filmową, na delegację, to naprawdę songwriterzy, czyli autorzy tej piosenki powinni być naprawdę traktowani jako ważny element, bo bez nich by tej piosenki po prostu nie było. W Green Roomie z Blanką usiąść się nie udało, ale zbyliście pionek gdzieś po występie? W ogóle nie, ponieważ w dzień półfinałów były takie restrykcje w tym Liverpoolu, że tylko uczestnicy tych półfinałów mogli być w ogóle na backstage'u, więc nie mieliśmy nawet szansy. No trochę żałuję.